Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Jestem ponownie na tej samej działeczce, na której byłem ostatnio. Około 50% tej działki ostatnio zrobiłem, więc dzisiaj mam nadzieję, że to skończę. Ale słońce dzisiaj jest bardzo, bardzo palące. Około 28 stopni ma być, więc zobaczymy, czy dam radę chodzić sobie w tym słoneczku. Dobra, zaczynam poszukiwania. Mam i pierwszy fancik, taki oto mały tulipan. I wyszła teraz pierwsza kuleczka ze szapnela. Zapewne sporo i dzisiaj wyjdzie, jak zawsze na moich wykopkach. A teraz wyszło takie oto żelastwo. Nie wiem co to było, jakiś klin. Chyba tak, klin, jakiś bolec taki mały. Mam jakiś sygnał. Ponad 50 na skali. W zasięg wchodzi tak z około 15 cm. Czułość wykrywacza mam na 23 ustawioną. No zobaczymy co to jest. Ziemia jest w miarę miękka. Ale fala jakaś upałów, że tak powiem. Może nie takich wielkich, ale ciągle ma być bardzo ciepło, więc zapewne długo to wyschnie i będzie twardo, ale lada dzień żniwa się zaczną, już wyszło. W sumie już się zaczęło tutaj na Lubelszczyźnie, już ktoś tam widziałem, zaczął kosić pierwsze pola, więc niedługo pola będą dostępne. A jałonek wszystkich jeszcze nie zrobiłem. Ale to nic. Dobra. Poszukamy. Tutaj. Mam to w dłoni. Niestety tylko kawałek jakiegoś kolorku. Trafiłem jakiś guziczek. Zaczniemy od łóżka. Łóżko jest, jak widać, i to chyba będzie jakiś saraczek. Tak, saraczek. Ciekawe czy piechota, czy artyleria. Piechota. No, taki popularny guzik, ale i tak cieszy, super. I kolejny kawałek żelaza znalazłem. Ciekawe co to mogło być. Mam i kolejną monetkę. Jakieś takie maleństwo, zieloniutkie. To chyba będzie 1/2 kopiejki. Tak mi się wydaje. Ale stan słaby tej monety, ale to raczej 1/2 kopiejki. O tak, do słoneczka. O. Wyszła teraz taka monetka. Jakaś troszeczkę większa. Niezbyt czytelna, ale wygląda mi ona na coś z krajcarków. Widzę po grubości, po wadze. Chyba jakiś krajcar, nawet tutaj kawałeczek jakieś głowy widać. I tyle. I więcej nic nie widać na tej monecie. Dobra, szukam dalej. W międzyczasie wyszły jakieś kuleczki szapnelowe i łuseczki. Coraz bardziej gorąco się robi. Śmieci niestety też wychodzą. norma. Po moim oddechu zapewne słyszycie, że już trochę jestem zmęczony. No ale temperatura robi swoje i dostaję dzisiaj po łbie ostro od słoneczka. Jakiś guziczek, widzicie, wyszedł. Taki malutki. I wygląda mi on na chyba amerykański guziczek ze zrzutów. Tak. Tak, mały Amerykaniec. Proszę bardzo, o, do słoneczka. Sporo tych guzików tutaj się znajduje zrzutowych. I znalazłem stary młotek. Bez strzonka, ale można go zapewne przywrócić do funkcjonalności. Proszę bardzo. Właściciel pola na pewno się ucieszy. I dalej wychodzą łuseczki w różnych stanach. Sporo tego dzisiaj wykopuję. Takie malutkie aluminium też się trafia, niestety, ale jak się kopie, to się kopie wszystko. Jakiś ciekawy sygnał mam. Ponad 80 na skali. Zobaczymy, co to będzie. Dzisiaj jestem w krótkich spodenkach i trochę bąki mnie atakują. Ale niestety trzeba wytrzymać, bo długi spodniach nie chciałem się, bo za gorąco jest. Koszulę sobie założyłem, żeby tak mnie nie zjarało, ale i tak jest prawie jak na Saharze. Dobra. Dalej stabilny sygnał. Zobaczymy. Mogłoby wyjść coś fajnego. Już wyszło. Gdzieś tutaj. No to było nie. No niestety, tylko kawałeczek pierścienia wiodącego od szrapnela, ale jakiś kaliber taki troszeczkę większy, 100 mm, może 120. Coś już wykopałem z tego dołka i jest w tej grupce. No niestety, kapselek, ale prawie złoty. I takie stare puszki też się wykopuje, bo mocno biją. I trafiłem jakiś guziczek. Jak widzę, uszko jest przy tym guziczku i to wygląda mi na jakiegoś caraczka, i to pułkowego z jakimiś liczbami. Zaklejony bardzo. Chyba 23. Proszę bardzo. Taki guzior. O. No i super, tutaj na tej górce tam wyżej za tymi siatkami, za tym domkiem też pułkówki jakieś wychodziły i groszy poniatowskiego tam wyżej troszeczkę wychodziły, a tutaj taki guziczek też fajny. I jest kolejny sygnał. Zasięg w powietrzu wchodzi tak z 25 cm. Około 70 na skali. W tym miejscu twardziej jest. Ale wyżej dlatego. To nic. Mam nadzieję, że to nie kolejny kapsel. już wyszło. A więc nie było za głęboko. Gdzieś na około 10-15 cm. Jak jest z tej strony. Zobaczmy. Może wypadło. O, tutaj, tutaj. Nadal tutaj jest. No niestety. Niestety. Takie oczka aluminiowe. No tutaj się trafiają takie. Szkoda. 4 godziny spędzone w takim słońcu wykończyły mnie. Mam już dzisiaj serdecznie dosyć. Najchętniej to bym po drodze pojechał z wykrywaczem gdzieś, wskoczył do jakiejś wody. Ale sita ze sobą nie wziąłem, tak bym pewnie gdzieś w Dubience czy na mościskach popływał. Nie wiem, czy żółtańce są, ale ten w hełmie czynne. Ale tak czy tak, no, wykończyłem się i poszukiwanie na dzisiaj kończę. Jestem już w domu. To są śmieci oraz złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Lecimy od góry. Kawałeczki, jak widzicie, łuseczek karabinowych, czubeczki łowiane. Od takich łuseczek kuleczki szrapnelowe, kawałeczek pierścienia wiodącego. Jak przemierzyłem do szklaneczki, którą mam tutaj na półce, to będzie 120 mm, taki kaliber. Krajcar, ale stan, że tak powiem, tragiczny. 1/2 kopiejki, rocznik nieczytelny, grosik współczesny i na sam koniec 3 fajne guziczki. Popularny guzik z okresu I wojny światowej, Rosja carska, akurat piechota z uszkiem. Stan dosyć fajny tego guziczka. Taki guziczek z 23. Wzór tego guzika to jest wzór 1829. Uszko posiada. I na koniec taki malutki amerykański guziczek, wzór 1902 rok. Opisy guzików na butonarium będą pod filmem. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!